W Turku i powiecie tureckim można jeszcze spotkać relikty torów kolejki wąskotorowej. Niewykluczone, że już za kilka lat z Konina do Turku będzie można podróżować prawdziwą koleją. Budowa linii kolejowej Konin-Turek znalazła się bowiem na liście projektów do dofinansowania w ramach rządowego programu Kolej Plus. Wraca moda na kolej i bardzo dobrze, bardzo się z tego cieszę, bo kolej jest tym środkiem komunikacji, który jest bezpieczny, sprawny, szybki jednocześnie też przyjazny dla środowiska naturalnego. I to bardzo dobrze, że ludzie z powrotem wracają do podróżowania koleją. Bo do tej pory też do 2015 roku mieliśmy do czynienia ze zwijaniem się torów kolejowych, zwijaniem połączeń kolejowych, z likwidowaniem dworców i to była bardzo niewłaściwa strategia poprzednich rządów. Dzisiaj Stąd ogłaszamy już nie tylko kolejne, kolejny program rozwoju, ale także ten, który, za którym idzie wiarygodność program, za którym idzie wiarygodność realizacji. W sumie rządowe wsparcie otrzymają 34 projekty, pięć z nich zostało zaplanowanych do realizacji przez samorząd województwa wielkopolskiego. Projektowana linia z Konina do Turku ma liczyć 38 km i przebiegać przez gminy Stare Miasto oraz Tuliszków. Marzenia marzeniami, ale kosztowało to wiele wysiłku, wiele pracy, zabiegów i cieszę się, że uzyskaliśmy zrozumienie najpierw tutaj, lokalnie, wśród biznesu, wśród samorządowców, ale uzyskaliśmy też zrozumienie u władz. I minister Adamczyk, i premier Morawiecki pozytywnie zdecydowali o budowie tej kolei, z czego się bardzo cieszę. Turek powiat turecki idealnie wpisuje się w założenia programu kolej plus miasto wykluczone kolejowo, do tego szerokie poparcie samorządów, dużych biznesów. W związku z tym, no, powiodło się. Mnie też to kosztowało, nie ukrywam, dużo pracy, dużo zabiegów, ale cieszę się, bo to ogromny sukces. Kolej z Turku do Konina to rozwój dla całego subregionu, mówi starosta turecki, Dariusz Kałużny i dodaje, że nie zna miejscowości, w której jest kolej, a się nie rozwija. Już wkrótce rozpoczną się rozmowy w sprawie dalszej realizacji tego przedsięwzięcia. Najrozsądniejszym rozwiązaniem byłoby to pokrycie tych 15% przez marszałka województwa wielkopolskiego. Na pewno rozmowy zaczną się już w przyszłym tygodniu z panem marszałkiem, bo no takie, takie muszą być. Na początku przecież to była kwestia, że może 50-60% po stronie marszałka, pozostała kwota na samorządy. Myślę, że te rozmowy przed nami e, fajnie jakby faktycznie do tej e, fantastycznej grupy dołączył się jeszcze prezydent Konina. Koszt budowy nowej linii może sięgnąć nawet miliarda złotych.